Czy jest potrzebna dodatkowa izolacja basenu? Baseny poliestrowe Pulse Factory Group posiadają izolację ścian z piany poliuretanowej. Jeśli zastosujesz się do instrukcji montażu niecki, dodatkowa izolacja jest niepotrzebna. Czy pod basenem musi znajdować się płyta denna, betonowa? Betonowa płyta denna jest obowiązkowym elementem posadowienia niecki basenowej. Izoluje ona nieckę od niestabilnego gruntu, mikrowibracji i obsunięć, a także zapobiega powstawaniu ewentualnych pęknięć na dnie basenu, które mogą powstać po nalaniu kilkudziesięciu tysięcy ton wody, dociskających dno basenu do podłoża. Na wzmocnionym podłożu gruntowym wykonuje się żelbetową płytę fundamentową o grubości od 12 do 20 cm. Wymiary płyty są identyczne z zewnętrznym obrysem górnej krawędzi każdego modelu basenu. Teraz podamy kilka szczegółów technicznych. Zastosuj beton klasy B20. Zbrojenie płyty powinno być wykonane zgodnie z parametrami podanymi na ekranie. Pamiętaj, że właściwe posadowienie basenu decyduje o jego trwałości. Dlaczego na płytę betonową denną muszę wyłożyć styrodur? Płyta betonowa ma różne drobne nierówności, które trzeba zniwelować. Do tego właśnie służy styrodur. Gdyby go nie było, to tarcie dna basenu o beton mogłoby go z czasem uszkodzić. Styrodur zapewnia też dodatkową izolację cieplną dna basenu. Czy warstwa styroduru ma być na całej powierzchni płyty dennej? Warstwa styroduru musi znajdować się pod całym dnem basenu. Dobrze jest, jeśli styrodur wystaje nawet nieco poza obrys dna. Mamy wtedy pewność, że całe dno basenu spoczywa na warstwie styroduru. Nie jest konieczny jedynie w miejscu schodów, gdzie będzie wykonywana podmurówka. Podmurówkę schodów zalecamy wykonać bezpośrednio na płycie betonowej.